Państwo zobaczą, co tutaj się dzieje przy cerkwi Jana Klimaka, tutaj na Górczewskiej, gdzie tutaj nawet i tramwaj staje. Jak się tak, proszę Państwa, rozjeżdżamy pomiędzy tymi kierfurkami, no tutaj to nie jest może Górczewska, tu jest, proszę Państwa, Wolska. No dobrze, ale jak się tak pomiędzy kierfurkami, a tymi realami, byłymi żantami. Także widzicie Państwo to, co pomiędzy, że tu się nic nie dzieje u naszych świętych, tutaj mormonów dzisiaj nie ma. Cicho, ciemno, głucho i zamknięto. A wszędzie na zewnątrz to słychać no, słychać co i tylko pełno wilków. Na zewnątrz psy i ujadanie, prawda? Psy wilków. Proszę Państwa, także tutaj są ci mormoni święci w dniach ostatnich, ale widzą Państwo, że tu się nic nie dzieje. Także tam, proszę Państwa, jak są reale, ten były rząd, co dalej do przodu pojedziemy. Czy, proszę Państwa, to co tutaj minęłyśmy, ten cmentarz, bo musiałam odwiedzić cmentarz prawosławny przy cerkwi, która jest jeszcze może nie tyle czynna, ale przecież kwiaty sprzedają. Cmentarz jest czynny, proszę Państwa, prawosławny. To jest sukces cerkwi prawosławnej tu w Warszawie, że tramwaj tutaj staje. No, szczęśliwsi są ci tam w Anglo-Ameryce, Białystoku, Mikołaja, gdzie tramwaju w ogóle nie ma, gdzie są te takie taryfy latające, kosmiczne. A tutaj, proszę Państwa, u mormonów ciemno. Także, szanowni Państwo, tutaj pasażerowie warszawscy, katoliccy. Także, proszę Państwa, do przystanku Port Bola dojeżdżamy tramwajem wielkim, nowoczesnym Lux Torpeda. A tutaj czerwony ten kościółek Mariawitów katolickich, tutaj jest, proszę Państwa, Port Bola, ten były rząd. Także widzicie Państwo, wszędzie zgiełk, wszędzie kaszlenie, chrumczenie, nerwy, stres, proszę Państwa, i katolicko-polsko-mazowiecka, warszawska hipochondria. A tam, jak Państwo widziałyście, u mormonów ciemno i cicho. Musicie bowiem Państwo wiedzieć, że nasi święci w dniach ostatnich nie wierzą w żadną duszę tutaj nieśmiertelną i nie ma potrzeby, żeby świadkowie Jehowy usta malowali w tramwajach, w autobusach miejskich, jak to dzisiaj drugiego, proszę Państwa, miało miejsce. Jak jechałam na przykład 520 z Marysinka, no jedzie trasą łazienkowską, no i te katoliczki, to nie jest przecież Justyna, no bo Justyna jest świadkiem Jehowy, a to są jakieś katoliczki i takie, które malują swoje usta. Po co to robić? U nas Jehówka to się nie będzie za szyję pod pachę brała, po wszarzu drapała, bo tam przecież mają katolicy w szyi to. Jak się dotyka potem do produktów w supermarkecie, takie coś, no to przecież jest straszny syf. No trzeba wiedzieć, że inaczej się w domu człowiek zachowuje, a inaczej na ulicy. Także widzicie Państwo, świadkowie Jehowy nie kaszlą, nie chrumczą, nie breszą, nie kopcą, nie zaczepiają ludzi, nie napadają, nie okradają, proszę Państwa. Ale złoto Żydzi wynieśli z Egiptu. Jahwe im pozwolił złoto, a no ale widzicie Państwo, zgrzeszyli szybciutko równo, no bo krowę ze złota, czyli że to, co poszło w tych katolików dalej, w tych faryzeuszy, saduceuszy, to widzicie Państwo, jest złe. Także każdy człowiek jest niedoskonały i może niemoralność dać się uwikłać, plątać. Nawet niektórzy bracia, którzy byli w więzieniach za to, że do wojska nie szli kiedyś, proszę Państwa, na to wyszli i co? I niemoralność, że mogła ich szybko wciągnąć. Szatan, diabeł, proszę Państwa, jest wielkim profesorem i on wie, jak to wszystkich usidlić. Także Warszawa katolicka kaszle, 3 miliony nowa wiocha papieska, Maryjna, Maryja, papież i dusza nieśmiertelna.